Dzień dobry, Pani Profesor, mam takie pytanie, bo mamy taki okres, że teraz rolnicy planują zabieg T1 i wydaje mi się, że jest długi teraz okres i wszystko wskazuje na to, że raczej będą dodatnie temperatury. Nie mamy zimy, kolejny rok. Czy według Pani T1 powinno być rozbite na dwa zabiegi tak zwane czyszczące, taki prawidłowy, który można połączyć potem to z regulacją? Czy raczej można planować T1 jako jeden zabieg od razu z regulacją? No nie da się tak prosto. Tutaj musimy niestety spojrzeć dwojako na tą sytuację. Wszystko zależy od tego, jak rozwiniętą mamy plantację. Tak? Jeżeli plantacja była zasiana w terminie prawidłowym, zgodnym agrotechnicznym, jest dobrze rozwinięta, rozkrzewiona, mamy dużo liści najprawdopodobniej, bo tak wygląda i rozkrzewień, tak? To tak na dobrą sprawę teraz można byłoby wjechać z takim zabiegiem czyszczącym, który ładnie uspokoiłby sytuację, chociażby z mączniakiem na przykład, i zaplanować sobie taki dobrze działający zabieg T1, ale naprawdę biorąc pod uwagę presję ze strony chorób, jaka jest, czyli to, że nie było zimy, jest ona naprawdę wysoka, to weźmy to pod uwagę, tak, że my nie wchodzimy w łan, który jest zdrowy, tylko w łan, gdzie mamy całkiem spore nasilenie patogenów. I to chorób podstawy źdźbła, jak również septoriozy, na wielu plantacjach pojawia się rdza. No o mączniaku to ja już nawet nie wspominam, tak? I tutaj musimy spojrzeć na to tak, że możemy spróbować tego mączniaka wyczyścić tym zabiegiem takim faktycznie czyszczącym, wczesnym, nawet teraz, jeżeli ktoś by się zdecydował na przykład na zabieg z siarką i miedzią, no to może sobie wjechać nawet teraz. Jeżeli dodałby do tego fenpropidynę, no to musi spojrzeć na tą temperaturę, żeby tutaj mieć tą minimalną temperaturę rzędu tych 5 stopni, tak? Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś się zdecyduje w mieszalinie na triazolę, no to musimy mieć to 10 stopni, no musimy, tak? I ciężko zdecydować się teraz na taki zabieg, więc lepiej to podzielić i wtedy wjechać z tym zabiegiem czyszczącym i potem takim prawidłowym T1 w fazie WBCH 31, tak, 32. Ale dobrze, powiedzieliśmy o mączniaku, powiedzieliśmy o miedzi, a co z łamliwością podstawy źdła? No nie, czyszczący zabieg nam z tego nie zniszczy, nie? Tutaj musimy iść w kierunku już takiego zabiegu typowo T1 wtedy, gdzie naprawdę, no nie zachęcam do obniżania schytawek za bardzo, no bo tutaj nie spowodujemy, że nam się to w prawidłowy sposób zadziałamy, żeby nie było tych patogenów. Natomiast, no, żeby one dobrze zadziałały, te substancje, musimy mieć odpowiednie temperatury. Teraz ich nie ma. Czyli czekamy. Czyli musimy poczekać do tych temperatur, właśnie tych rzędu, tych 10-12 stopni, żeby te preparaty rzeczywiście w stabilny, prawidłowy sposób nam zadziałały. A jeżeli mamy plantacje, które były wysiewane późno, czyli nie są zbyt rozkrzywione, na przykład po burakach albo po kukurydzy, no to tutaj myślę, że ze spokojem zabieg T1, taki typowy, będzie wystarczający.